Otwieram kalendarz adwentowy, który jest na promocji 50%, a jest to kalendarz z tego roku. Nie dość, że jest on przeceniony, to działa na niego jeszcze kod rabatowy, więc bardzo się opłaca i tylko do jutra działa kod rabatowy na inne kalendarze i również te z przeceny. I uważam, że te z przeceny to jest najlepszy deal teraz, na przykład Nux, który standardowo kosztuje 415 zł, teraz wychodzi tylko za 209 zł. Wszystkie informacje co do kodów rabatowych i kalendarzy adwentowych, które są dostępne na tej stronie, znajdziecie w opisie filmu. Również w opisie znajdziecie link do sweterka, który mam dzisiaj na sobie. Takiego kalendarza jeszcze nie widziałam. Jego początkowa cena to 490 zł. Jest przeceniony na 289 i działa jeszcze kod rabatowy, więc wychodzi równo 245 zł i jest to obniżka. Aż 50% taniej. Mamy tutaj 12 różnokolorowych okienek. Działa to jak szufladka, więc po prostu zacznijmy sobie od tego 12, jak dokładnie wyszło nam to okienko. Tak jak kiedyś rozmawialiśmy, żeby otwierać od końca. I jest to marka Mina, dokładnie tak się czyta. Jest to marka hiszpańska. Mamy tutaj tylko kosmetyki pełnowymiarowe. Średnia cena za jedno okienko to 20,40 zł, a produkt z pierwszego okienka ma wartość 52 zł. Jest to taki transparentny błyszczyk. Sprawdźmy, co będzie dalej w okienku 11. Tutaj znajduje się coś większego. Jest to kosmetyk w kolorze 114, The No Rules Stick. I z tego, co wyczytałam, jest to wielozadaniowa kredka do oczu, ust oraz twarzy, więc możemy sobie tym wykonturować twarz, nałożyć na usta, na oczy jako cienie do powiek, więc ciekawa sprawa, jeżeli ktoś lubi właśnie takie produkty mokre. I cena to 69 zł. Z tego, co widzę, kolory opakowań nawiązują do produktów w środku. Bardzo mi się to podoba, widać, że wszystko jest przemyślane. Dziesiątka to nieco lżejsze pudełeczko, a w środku mamy kredkę. Nawet z tyłu mamy opisy tych kosmetyków. Zobaczcie, Automatic Lip Pencil w kolorze 244 i taka konturówka do ust to cena 48 zł. Jest ona automatyczna, wykręcana. Jestem w ogóle bardzo ciekawa tych kolorów, co to będą za kosmetyki. I czas teraz na ósemeczkę. Wow! Jaka, słuchajcie, fajna opaska. Bardzo miły materiał. Ona w ogóle jest taka jakby cała pomarańczowa, ale jak tak patrzę w aparacie, to wygląda jakby tu miała takie plamki, kropki. No i tutaj mamy właśnie opaska do pielęgnacji. Natomiast ciężko tutaj powiedzieć, jaka jest cena, bo to są takie, wiecie, kosmetyki dodatkowe. Czas na ósmy, kolor taki, że tak powiem, złoty. Ogólnie ta marka to się bardzo często pojawia w kalendarzach adwentowych i pierwszy raz widzę, żeby ona wypuściła swój kalendarz adwentowy 113+. I jest to cień w kremie. Ja pamiętam, oni mieli chyba w Zalando kiedyś cień w kremie i był tak piękny. I zobaczcie. Nie, no to jest po prostu cuda, taka dosłownie wręcz metalika. Taki oto cień w kremie kosztuje 67 zł. Jak sobie tak czytam o tej marce, to ona stała się już naprawdę bardzo popularna, nawet ma swoje oddzielne sklepy stacjonarne. I czas na siódemeczkę. Co my tutaj mamy? Jest to, słuchajcie, baza nawilżająca pod makijaż. Jeśli chodzi o pojemność, jest to 30 ml. I cena tej bazy to 75 zł. I dotarłam do okienka, które bardzo, bardzo mnie interesowało ze względu na jego kolor. I co tutaj może być takiego niebieskiego? Wow. W cenie 56 zł mamy tutaj eyeliner w pisaku, w takim niebieskim, intensywnym kolorze. Dajcie znać, czy byście zrobili sobie kredkę właśnie, nie kredkę, tylko kreskę takim kolorem i odcień to 850, wow. I tutaj taki beżowy, czy też brzoskwinkowy kolor, taki bardzo naturalny. I znajduje się tutaj, uwaga, rozświetlacz w odcieniu 512. Bardzo fajne mają takie opakowania matowo-satynowe. No i dobra, otwieramy, jak wygląda ten rozświetlacz. Bardzo duży, fajnie, że ma lusterko i kolor taki szampański. Myślę, że będzie jak najbardziej uniwersalny. Jaka to gramatura? 6 gramów. Szybko mi idzie dzisiaj otwieranie tego kalendarza adwentowego, więc jesteśmy na czwórce, co za tym idzie. Zaraz będzie ta fioletowa zagadka, co tam się znajduje, ale skupmy się na tym, czy to będzie żółte, złote, czy jakie. I mamy, słuchajcie, tutaj
coś innego, bo spodziewałam się tutaj kosmetyku do makijażu, a to jest Hand Dream, jest to krem do rąk w pojemności 25 ml z aloesem. Ten krem ma szybko wchłaniającą się formułę i kosztuje 35 zł, więc jest to najtańszy produkt jak do tej pory, ale i tak się opłaca, bo średnio za okienko wychodzi 20 zł 40 groszy, a mieliśmy tutaj produkty po 50, po 60 zł, więc naprawdę spoko. I trójka, ta fioletowa, co my tutaj mamy? Jeju, jakie metaliczne opakowanie. I słuchajcie, to jest tusz do rzęs fioletowy. Wow, mieliście kiedyś tusz do rzęs fioletowy? Pamiętam, że były kiedyś w modzie chyba takie niebieskie, ale ja osobiście nigdy się nie odważyłam. Numer 482. Nie no, ta marka to w ogóle jest jakaś szalona. Fioletowy tusz do rzęs pojemności 14 ml kosztuje 56 zł, a my przechodzimy do pudrowo-różowego, czyli takiego już, że tak powiem, spokojnego, jak na ten kalendarz adwentowy okienka. Co będzie w środku? W środku jest The Lip Balm, czyli balsam do ust. Obstawiam, że on właśnie będzie z takim kolorkiem. Czemu ja nie mogę go otworzyć? Ok. I jest, słuchajcie, on taki różowiutki. Powiem Wam, że bardzo estetyczne te opakowania. Przypadły mi mega do gustu. I ten balsamik do ust to 52 zł. Przeczytałam też z tyłu opakowania właśnie, że jest on nawilżający. Ja sobie tutaj, słuchajcie, tak wkładam od góry te pudełeczka i już przeszliśmy do jedynki i zawracamy do dwunastki, która jest pusta. I co będzie w jedynce? Taki, wiecie, brązowiutki odcień. Bronzer już był. Nie wiem, może jakaś taka albo coś do brwi, albo szminka, bo w sumie w takich kolorach są ostatnio popularne i dokładnie udało mi się trafić numer 503 Longwear Lipstick. No i sobie my ją otwórzmy. Słuchajcie, to jest taka pomadeczka płynna i ona jest w wykończeniu Nude Metallic. Tutaj nawet na opakowaniu możecie zobaczyć te metaliczne drobiny i jej cena to 67 zł. Tak wyglądają wszystkie kosmetyki, które znalazłam w tym zestawie. Jeżeli chodzi o cenę, przypominam, że początkowa cena tego kalendarza to 490 zł i można kupić go o połowę taniej, ponieważ za 245 zł. I tutaj wyliczyłam wartość tych kosmetyków, to jest 646 zł, nie licząc tej opaski, bo tak jak mówię, jej nie znalazłam, więc zaokrąglimy do 700 zł, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawa opcja. Koniecznie dajcie mi znać, czy słyszeliście o tej marce kosmetyków i który z tych kosmetyków, jaki znalazł się w kalendarzu adwentowym, spodobał Wam się najbardziej, który byście najchętniej przetestowali. Tak otwieram ten kalendarz i sobie myślę, gdzieś już to widziałam. Wiecie, z czym mi się to skojarzyło? Z tym. Dajcie znać, czy Wam też, jak otwieraliście ten kalendarz. Może powinnam zrobić kalendarz adwentowy ze zmywakami. Może to byłby dobry pomysł. Tak czy siak, kalendarz adwentowy nietypowy, czegoś takiego jeszcze nie było w świecie kosmetycznym. No i spoko, że mamy tutaj markę, która jeszcze nie miała wcześniej kalendarza adwentowego i możemy sobie go otwierać co dwa dni. No, dokładnie. Tutaj mój piesek, który chciał się pożegnać z Wami, bo on tutaj jest asystentem. Zobaczcie sobie koniecznie poprzedni odcinek i wpadnijcie na mojego Instagrama, co pies wyprawia po nagraniach, bo po prostu co dzisiaj się wydarzyło, to ja nie mogę z tym gargulcem. Buźka, papa.